Szczęść Boże. Dzisiaj nasza uwaga dotknie obiektu, który nie jest typowy dla terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlaczego nietypowy? Bo wiadomym jest fakt, że wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego zasadniczo nie dotarły pod Wiedeń, pod którym w 1683 roku wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na czele których stał król Jan Sobieski, rozbiły Turków i w taki sposób wyzwoliły Wiedeń oblegany przez tychże Turków. A tym niemniej na Białorusi dzisiejsza jest pamiątka, która dotyczy tej bitwy. Jedziemy do Potapowicz, wsi w powiecie lachowickim, w której znajdziemy kamienie z wybitymi na nich datami, no rokiem przede wszystkim, 1683, który dotyczy właśnie, ma dotyczyć tej bitwy według świadectw już historyków białoruskich. I tu jesteśmy pod miejscem, które się nazywa się Kamienie Potapowickie albo Kamienie Wiedeńskie. Jest ciekawa legenda, która pochodzi jeszcze z XVII wieku, akurat w momencie, w którym odbywała się bitwa wiedeńska, 1683 rok, że tutaj kilku pań tutaj, kobiet z tej okolicy przyśniło sobie, że ich mężowie przyszli po prostu do nich w ich snach i powiedzieli, żeby kamienie, które miały w swoich zagrodach, po prostu te kamienie przeniosły na wzgórze w tej okolicy. I takie widzenia, takie zjawy, można powiedzieć, takie sny były u kilku tutaj mieszkanek Potapowicz albo okolic, bo nie wiadomo, czy były Potapowicze w tamtym momencie. I one, te kamienie, głazy z trudem tam jednak razem jakoś tutaj przytoczyły. Ich mężowie to byli żołnierze wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów w bitwie pod Wiedniem. I ci mężowie niestety zginęli w tej bitwie pod Wiedniem i dlatego właśnie te kamienie tutaj kazały przynieść. Niech mu takich wierni wiele, jako dyma.
Więc co zobaczyliśmy na tych kamieniach? Widać na nich wyryte krzyże łacińskie i greckie, a także datę 1683 rok. Na niektórych jest skrót IHS, co oznacza Jezus Zbawca Człowieka. Jeden z kamieni zawiera napis Maria. No, odnosi się to oczywiście ewidentnie do Najświętszej Maryi Panny. Według badaczy białoruskich kamienie z Potapowicz mogą dotyczyć, znaczy zostały postawione na cześć i pamięć żołnierzy poległych pod Wiedniem. Przede wszystkim rok świadczy o tym powiązaniu. Po drugie, również trzeba zaznaczyć, że jedna chorągiew z Wielkiego Księstwa Litewskiego, przynajmniej jedna chorągiew, na czele której stał uczestnik wyprawy pod Wiedeń, Michał Kazimierz Rejtan, dotarła do Wiednia najprawdopodobniej i wzięła udział w bitwie. Także trzeba dodać, że oddziały litewskie mogły walczyć w tym roku na Węgrzech, jakby w ramach globalnej operacji przeciwko Turkom Osmanom, bo na Węgrzech wspólnik, sojusznik turecki, protestant Tekeli, również prowadził swoje działania wrogie wobec wojsk polskich, niemieckich i austriackich. I Litwini akurat mogli zatrzymać się na Węgrzech i stoczyć te bitwy z sojusznikiem tureckim. Też jakaś liczba niestety zginęła w tych walkach. To był ten sam rok i właściwie w ramach tej samej wojny ci polegli mogli zostać oznaczeni tymi kamieniami u siebie w swojej ojczyźnie. Także taki ciekawy obiekt mamy tutaj w Potapowiczach, takie ciekawe świadectwo, które świadczy o związkach jednak Wielkiego Księstwa Litewskiego z bitwą pod Wiedniem i znaczne również to świadectwo w sensie niesienia właśnie tej wspólnej tożsamości historycznej dla ziemi byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Także do następnych spotkań z Panem Bogiem, szczęść Boże!